Archeologia. Zapraszam wszystkich na nowy odcinek programu Archeologia, a nie z tej ziemi. Witam serdecznie. Znajdujemy się w Rootstown. Za mną wieża obronno-mieszkalna, siedziba rycerska. Takiego typu budowle powstały w Irlandii w XV i XVI wieku, a w szczególności w latach 1420-1440. Wtedy to normańskie państwo The Pale należało już do korony brytyjskiej i król ustanowił grant w postaci 10 funtów dla każdego rycerza, który chciałby wybudować dla siebie siedzibę. Dzisiaj chciałbym omówić tego typu założenia. Zapraszam do wspólnego oglądania. Wieża rycerska, w języku angielskim Tower House, to ufortyfikowana średniowieczna rezydencja z kamienia, zwykle o wysokości 4 lub więcej pięter. Podobnie jak większość zachowanych zabytków wieków średnich, wiele wież przetrwało w złym stanie, z zawalonymi ścianami i elewacjami porośniętymi bluszczem. Jednak te ruiny, pozostałości po dużym średniowiecznym przemyśle budowlanym, stanowią cenne źródło informacji o życiu w Irlandii w późnych wiekach średnich. Budynki były uważane przez ich mieszkańców za zamki. Ich ewidentna siła obronna nie powinna jednak przesłaniać mieszkalnego charakteru. Powstawały jako siedziby zamożnej klasy ziemiańskiej i zostały wzniesione zarówno przez rodziny anglo-irlandzkie, jak i galickie w okresie od około 1400 do około 1650 roku. Jaka jest geneza tej specyficznej budowy? Zamki mogły być pomniejszonymi kopiami wcześniejszych anglo-normańskich twierdz. Być może rozwinęły się one jako świecki odpowiednik wież dzwonnic wzniesionych w irlandzkich opactwach i klasztorach. Koncepcja mogła zostać zaimportowana z Anglii, Szkocji lub kontynentu. Po recesji od połowy do końca XIV wieku przemysł budowlany ożył, tworzono w stylu irlandzkiego gotyku, którego elementy przybyły z Anglii w latach 1300-1350. Wielkie zmiany społeczne i gospodarcze nastąpiły pod koniec XIV i na początku XV wieku. Pasterstwo w znacznym stopniu zastąpiło rolnictwo, doszło do rozdrobnienia większych właścicieli ziemskich, którym towarzyszyło mnożenie się zarówno mniejszych posiadaczy, jak i wież. Bezpieczna wieża otoczona murem zapewniała właścicielowi ziemskiemu ochronę przed kłopotliwymi sąsiadami i najeźdźcami w czasach, gdy najazdy były główną formą irlandzkiej wojny. Nie ma dwóch takich samych wież rycerskich. Każda funkcjonuje jako samodzielna jednostka z komorami wewnątrz ułożonymi pionowo, jedna nad drugą. Większość wież ma plan prostokątny, prawie kwadratowy, z wysokimi ścianami, które zwężają się ku górze od grubych fundamentów. Wejście znajduje się na parterze,
z odrzwiami sklepionymi łukowo z gładzonego kamienia. Po jednej stronie holu może znajdować się wejście do małej pomocniczej izby, a po drugiej stronie często znajdują się drzwi prowadzące na kręte schody i wyższe piętra. Hol może prowadzić do dużej sali głównej. Zarówno komora główna oraz komory pomocnicze mogą zalegać pod kamiennym sklepieniem kolebkowym, ale nacisk, jaki sklepienia nakładają na ściany boczne, często ograniczał ich liczbę. W efekcie stosowano drewniane podłogi ułożone na spornikach wystających z obu bocznych ścian komory oraz używając otworów w ścianie. Zazwyczaj rozkład pomieszczeń powtarza się na każdym z poziomów, a przestrzeń wewnętrzna każdego poziomu jest podzielona między komorę główną i komorę pomocniczą. Komory mogą zawierać głębokie wnęki i kominki. Do latryn zamkowych prowadzą długie korytarze mieszczące się w grubości muru bocznego. Latryna znajdowała się nad przewodem kominowym skierowanym w dół, który umożliwiał przedostawanie się nieczystości przez szyb do otworu w ścianie zewnętrznej. Wąskie okna strzelnicze, głęboko rozglifione, zapewniały mało światła, ale miały niezbędny walor obronny. Na wyższych piętrach względy obronne nie były tak ważne. Górne kondygnacje budynku mogą mieć wyszukane okna ze szprosami z wyrzeźbionymi głowami. Wystające listwy ustawione nad oknem na licu ściany zewnętrznej zostały zaprojektowane tak, aby odprowadzać wodę deszczową z otworu. Zamek Wroodstone w hrabstwie Louth, podobnie jak wiele innych twierdz, zawiera ulokowane w narożnikach wieże wystające przed licą muru. Siedziba rycerska była ufortyfikowana otaczającym murem, w języku angielskim Bawn, w którym znajdowały się budynki gospodarcze. Mury obronne były zazwyczaj z kamienia i zamykały prostokątny obszar otaczający wieżę. Rozrywki odbywały się na najwyższym piętrze, w komnacie rozpalano ogień, bard śpiewał, spożywano w dużych ilościach żywność, alkohol i tytoń. Choć można było oczekiwać, że goście będą dzielić zamkowe łóżka, gdyż mebli było mało. W porównaniu do krytych strzechą, wyłożonych błotem chat, w których zamieszkiwała większość ówczesnej ludności, wieża mieszkalna była bezpiecznym miejscem z dostępem do ciepła i urządzeń sanitarnych. System obronny zaprojektowano tak, aby opierać się drobnym grabieżcom, a nie maszerującym armią. Dom rycerski nie był cytadelą, ale wiejską siedzibą, tętniącą życiem codziennym, z której administrowano posiadłość.
Wykopaliska archeologiczne na terenie zamków dostarczyły dowodów na współczesną działalność w postaci brust uprawnych, przybudówek, tarasów i dróg. Podobnie jak zachowane fragmenty murów miejskich lub średniowieczne kościoły, obecność wieży rycerskiej może często wskazywać na dawne średniowieczne znaczenie nowożytnej osady miejskiej, ponieważ miejscowi kupcy wymagaliby ochrony w przypadku najazdu. Ostatni okres rozwoju wież rycerskich przypada na przełom XVI i XVII wieku. Jednym z ostatnich był zniesiony w 1643 roku Derrychivenny Castle w hrabstwie Galway. Ksiądz wini pana, pan wini księdza, a w subskrypcjach ciągle nędza.